Jesteśmy bezpieczni. Zaczynam? To mogę zacząć. Igor Michaliszyn na 24 godziny przed walką z Gorgim Walentynowym. I gdybym ja miał oceniać kartę walk na papierze przez pryzmat tego, co stało się podczas spotkania twarzą w twarz, podczas treningu medialnego, to jest absolutnie numer jeden, jeśli chodzi o galę EFM Show. Są emocje, unosi się tutaj w powietrzu zła krew, jutro się będzie krzywda komuś dziać, myślę. No tak, krzywda się może komuś dziać, stać się może komuś krzywda, zobaczymy komu. Trochę zgłupiam na ważeniu, bo Bułgar ewidentnie chodzi taki ponapinany, ja wolę taki luźniejszy styl i jak nie za bardzo zczaiłem, jak on to powiedział, że mniej mówienia, więcej roboty, ale sam zaczął gadać, więc to takie było sprzeczne, taki mały error mi wyskoczył, no ale jak widać ma chłopak parcie, no i zobaczymy po prostu jutro, kto z tego zwycięsko wyjdzie. Ale absolutnie po tym, co się stało na treningu medialnym, to ja widziałem, że ty na ważeniu byłeś gotowy na wszystko, szczerze przyznaj, jak to było? No tak, no mówię, jak chce się ponapinać, to możemy spokojnie, popatrzyliśmy sobie w oczy, ale wiedziałem, że pierwszy po prostu spuści wzrok, mówię, nie odpuszczę, no i tak było, pierwszy spuści wzrok, przebił piąteczkę, jedziemy jutro. Nie ma co się oszukiwać, to jest bardzo doświadczony zawodnik i ta walka naprawdę na papierze, ona już abstrahując od tego, co stało się tutaj na ważeniu, ona się naprawdę zapowiada pasjonująco, biorąc pod uwagę takie czyste MMA. No już mówiłem w poprzednim wywiadzie, że tylko takie starcia mnie interesują, tylko z takimi rywalami. Bardzo się cieszę, że tutaj organizacja mi zaproponowała takiego rywala, no bo jak sam mówisz, 21-5, mega rekord, także no ja się cieszę i wydaje mi się, że tak będzie. No, będzie fajne starcie i będzie się ludziom podobać. A taki równoległy trening medialny to jest dobry pomysł? To znaczy ty masz swój, a rywal ma swój. W tym samym czasie oczywiście. No fajne rozwiązanie. Do końca nie wiedziałem właśnie, jak tutaj to będzie wyglądało. Trochę nas zaskoczyli, ale fajnie. Coś innego. Myślę, że mogło to fajnie wyglądać z drugiej strony kamery. Śmiało. W jakiej płaszczyźnie chciałbyś prowadzić walkę? W każdym. No nie, no wysoki poziom MMA. Jest to sport MMA, tak? Także wydaje mi się, że no, trzeba mieszać te płaszczyzny. Nie nastawiam się na żadną. Zobaczymy, co się będzie działo. Zobaczymy, jak przeciwnik będzie walczyć, co pozwoli zrobić. Także mieszać MMA, taki jest plan. Gdzie przygotowywałeś się do tego pojedynku? Bo jak wiemy, oczywiście Silesian Cage Club to jest twój klub, ale wiemy, że też jest po drodze do Poznania. To opowiadaj, jak to było w trakcie przygotowań do piątkowej walki. No tak. Trenuję cały czas w Silesianie, można powiedzieć, że jestem wychowankiem, bo tam praktycznie od 7-8 lat tam zacząłem swoją przygodę, a tutaj z chłopakami, z Danielem, z Kibińskim dobrze żyjemy, z trenerem Andrzejem tak samo i zawsze wyjeżdżam na sparingi do Ankosu. Zawsze staram się na tydzień przed galą, na tydzień pojechać, najczęściej na 2-3 tygodnie przed moim pojedynkiem. Także wydaje mi się, że jest fajnie mieć taki zaprzyjaźniony klub, po prostu, żeby móc z chłopakami powymieniać uprzejmości. Kolejna gala właśnie w Bułgarii, chciałbyś na niej zawalczyć? No, słyszałem właśnie tutaj, że Michał Materla przychodzi do tej gali, że ma walczyć właśnie w czerwcu na tej gali. No, powiem wam, że... Duży transfer. No, bardzo, bardzo fajne medialne zaskoczenie. Myślę, że to też promocyjnie fajnie zaskoczyło. Powiem wam, że tutaj z zaplecza bardzo fajnie wygląda ta gala, także no, tak jak mówisz, bardzo, bardzo chętnie chciałbym wystąpić na kolejnej gali. A czy decyzja Michała Materli o zakończeniu kariery w KSW była dla ciebie takim szokiem? Czy była szokiem? Nie, no po prostu siedziałem sobie wczoraj w łóżeczku, troszkę odwodniony i sobie czytałem, co się dzieje. No, znaczy nie, no zaskoczenie było, ale jego wybór, pewnie jakiś cel jest w tym na pewno wyższy. A jak właśnie, jak już byłeś tak odwodniony, to opowiadaj, jak to było ze zbijaniem wagi? Czy ten proces przebiegł łatwo, lekko, przyjemnie, czy było, powiedzmy, gorzej niż się spodziewałeś? Ja dobrze się do tego nastawiam, tak mi się wydaje. Jest po prostu praca do wykonania. Wiem, że dużo zawodników nie lubi tego procesu. No, tak naprawdę co, 2 tygodnie trzeba się pomęczyć, podtrzymać tą dietę. Wydaje mi się, że są dużo gorsze problemy na świecie, a zrobienie wagi, no taki sport wybrałem, to jest część tego, także ja do tego podchodzę bardzo pozytywnie. Trzeba to zrobić z uśmiechem, trzeba się odwodnić, wypocić, co tam ile, nieważne ile byłoby kilogramów, trzeba to zrobić i tyle, także nie męczy mnie to jakoś bardzo.
Czy FM to jest twój nowy dom? Czy kontrakt jest podpisany na jedną walkę i dopiero po niej będą zapadać decyzje dotyczące twojej przyszłości? Wydaje mi się, że dopiero po tej walce zobaczymy. Zobaczymy, jak ta walka pójdzie i co się będzie działo później. To będziemy myśleć z menadżerem, z Pawłem Kowalikiem dopiero po tej walce. Powodzonka życzymy i czekamy na te grzmoty również w klatce. Super, dzięki wielkie. Widzimy się jutro o 19. Dzięki. Cześć, pozdrawiam. Dzięki. Tak, co zrobiłem? A to diabeł. Dawaj, no.